Spotkanie w regionie, tutaj goście, Paweł Kowal, dziś w Grudziądzu. Jak sytuacja się Państwa partii ma? Jak wyglądają tutaj sprawy organizacyjne? W partii sytuacja się ma coraz lepiej, zwłaszcza w naszym okręgu wyborczym, czyli toruńsko-włocławskim. Chcę powiedzieć, że mamy już w 9 powiatach koordynatorów powiatowych. Ja jestem koordynatorem okręgowym. Mamy już koła zawiązane właśnie w tych powiatach. Jakie to są powiaty? To są tak. Toruń, powiat toruński, Grudziądz z powiatem grudziąckim, Włocławek, powiat włocławski, dalej Golubsko-Dobrzyński, powiat, dalej Aleksandrowski, Radziejowski i to chyba wszystko w tej chwili. W trakcie jest organizowania powiat chełmiński, co mnie bardzo cieszy, i powiat brodnicki. A jak tu się ma Grudziądz? W Grudziądzu, na Grudziądz i na powiat grudziącki pełnomocnikiem jest pan Jacek Nalaskowski, który dzisiaj zorganizował to spotkanie z europosłem Kowalem. I chcę powiedzieć, że powolutku, ale buduje struktury. Mamy nadzieję, że do końca miesiąca utworzy koło. Także uważam, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Wczoraj mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie w Toruniu. Przyszło bardzo dużo ludzi i nawet parę osób z zewnątrz zainteresowanych. Interesuje się również środowisko naukowe Torunia, co mnie bardzo cieszy. W ubiegłym tygodniu mieliśmy również powiatowe spotkanie w Wąbrzeźnie. Za tydzień mamy powiatowe spotkanie w Aleksandrowie. Organizujemy przyjazd Jarosława Gowina do Torunia w połowie lutego. Także wydaje mi się, że wszystko idzie w dobrym kierunku.